sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Proszę. Przedłużona Państwa uchwała jest zupełnie nową, nową rzeczą. Nie było czegoś takiego wcześniej, bo mamy opisanych inkasentów w sprawie dochodawców i opłat. Natomiast nie mieliśmy do tej pory do podatków zaległych. Jest to nowum. Zgłosiła się do nas firma, która już takie inkasa, takiego inkasa dokonuje w gminie Przybiernów, wynamieszkań na naszym, w naszym powiecie, w gminie Przybiernów i w gminie Osinie już podjęto uchwałę latem, ale jeszcze jakby nie realizowano tego. Natomiast Przybiernowie funkcjonuje to już od półtora roku i zwiększa to po prostu ściągalność zaległości. W związku z tym jest taka propozycja, żeby wprowadzić to w naszej gminie, ponieważ niestety też urzędy skarbowe w wielu przypadkach po prostu umarzają postępowania z różnych przyczyn. Natomiast taka firma jest bardzo skuteczna, ona dociera do tego człowieka bezpośrednio i ta skuteczność ich jest większa. Oczywiście tam, gdzie nie ma sprzedawcy, tam i tak nie zabierze. Natomiast są, jest dużo takich w gminie osób, które po prostu nie płacą, bo uważają, że nic im nie zrobi. Tak? I taka firma do nich dotrze i wtedy te podatki ściągnie. Aczkolwiek za wynagrodzeniem, oczywiście, jeśli chodzi o zaległe podatki, to proponują 20% i jeśli chodzi o opłaty za gospodarowanie odpadami, 15% od pobranych kwot zaległości. Oczywiście tylko to jest od kwot, które faktycznie pobiorą, czyli od sukcesu. W gminie Przybiernów rozmawiałam ostatnio z panią wójt, no jest ta skuteczność i są zadowoleni z tego, że do tego przystąpili. Tym bardziej, że nam dochody są potrzebne jak najbardziej w najbliższym czasie w związku z tym. I oczywiście to wynagrodzenie też wszędzie jest w tych gminach takie samo. Nie, ja próbowałam negocjować jeszcze ewentualnie, że może jednak niżej tu z panem burmistrzem. Cisnęliśmy, ale mimo wszystko tam, no, za darmo on też ludzi przecież nie wyśle, no musi zatrudnić ta firma ludzi, więc w związku z tym taka jest propozycja. Ja mam jeszcze pytanie. Chodzi mi te zaległości, które są, będą, ta firma będzie dochodziła naszych zaległości bieżących, powiedzmy sobie z zeszłego roku, czy powiedzmy sobie tam z dwóch, trzech? Nie, wszelkich zaległości. Wszelkich zaległości. Najpierw ta forma upomnienia, tak jak to funkcjonuje, jeśli ktoś sam nie wpłaci, to jednocześnie będzie wystawiany tytuł wykonawczy, ale zanim tytuł, być może ta firma zdąży zebrać te środki zamiast komornik, który też dodatkowe koszty do tego człowieka ściąga. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie, tylko chciałem się jeszcze dopewnić. To są te kwoty, znaczy te 20% i 15% to są jedyne koszty, nie ma innych kosztów. Nie ma innych kosztów. Nie ma. Nie, żadnych innych, tylko od tego, co zbiorą. I tylko od kwot pobranych i żadnych innych kosztów. Proszę. Mam pytanie, że doprecyzowanie tego zaległego podatku. To znaczy, że zaległy, co uznajemy, od kiedy tą firmę, czy to jest 1 dzień, 2, 30 dni, rok czasu? Zaległość jest już ogólnie po 1 dzień, po terminie, tak? To jest po terminie. Tak jak mówiłam, najpierw wypełnienie zgodnie z przepisami, tak? Bo jest, jeszcze jest ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiamy upomnienia, mamy terminy też określone polityką rachunkowości w gminie i w terminach są wystawione upomnienia. Jeśli na upomnienie człowiek nie odpowie, to wtedy my zgłosimy taką zaległość. Zanim przed do urzędu skarbowego. Tak? Będziemy wyczerpywać wszystkie możliwe środki administracyjne w dyspozycji burmistrza gminy. Natomiast firma jest już ostatecznością. My mamy takich, proszę Państwa, dłużników, którzy są winni gminie po 100 tysięcy złotych i wiemy, że mają majątek, a niestety komu nie ściągnąć.
Tu chodzi o takim kredytu. Nie będziemy firmę wypuszczać, tylko mówiąc na człowieka, który zalega 100 zł i wiemy, że jego na te 100 zł akurat w tej chwili nie stać. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania co do projektu? Jeszcze jedno. Proszę. Bo ta firma tutaj zgłosiła się do gminy i jest to jedna oferta, z którą zapoznawała się gmina. A nie próbowaliśmy poszukać firm, które będą się podobne i zalecimy pytanie. Ja oczywiście szukałam takich firm, natomiast jest to nową. Nie prowadzą jeszcze tak firm. Ja dosłownie interweniowałam w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, ponieważ sama się obawiałam tematu, ponieważ jak jest coś nowego, to zawsze jakieś rodzi wątpliwości, czy w ogóle można. Czy w taki sposób możemy z firmą prywatną, bo już nie mieliśmy nigdy z firmą, tak? Takiego porozumienia, czy nawet nie jest żadna umowa, on po prostu będzie uchwałą określony i jak inkasem idzie, czy po prostu na podstawie uchwały, tak? Oczywiście musi podpisać wszelkie oświadczenia tajemnicy skarbowej i tak dalej. Ale właśnie nie ma takich firm. Oni to wprowadzili jako taki, tak, tacy prekursorzy. A przy Wiedniu to funkcjonuje ile długo? Funkcjonuje półtora roku. I są efekty. Tak, rozmawiałam z panem wójtem, są wydawane. Nie jest to wiadomo, oszamujące, to też są po prostu tacy ludzie, którzy tak lawirują i tak się wykręcają, że niestety, tak jak i u nas właśnie, że ma majątek, są licytacje przez komornika robione, ale w momencie licytacji ten człowiek się odkaże, licytacja wołuje, więc znowu idzie sprawa do sądu, to wszystko trwa, a zaległości rosną. Jeżeli mógłbym mieć wniosek, to przydałoby się, żeby do tej uchwały wprowadzić takie określenie, żeby było jasne, że gmina wtedy wykorzysta inkasę ta, jeżeli wyczerpie wszystkie przedkomornicze środki, które normalnie mamy, które w jakimś tam stopniu skutkują, żeby nie tracić tych procentów oczywiście, a odzyskać możliwie szybko te pieniądze. To znaczy, ja myślę, że to my uchwały w tej chwili będziemy mogli po jednym dniu już zgłosić ten kas, tak, który zainkasuje 20% tej kwoty, tak? Więc nie wiadomo za 5-10 lat, jak się tam zmieni i może być tak, że ktoś będzie chciał to wykorzystać w inny sposób. Lepiej, żeby uchwała zastrzegała, że gmina jest uważana, żeby wykorzystać najpierw te podstawowe środki uzyskania, a dopiero potem tego inkasenta. Nas obowiązuje ustawa o postępowaniu egzekucyjnym dla administracji. My musimy wykorzystać te środki na tym, tak? A w momencie, kiedy chcemy wykorzystać takiego inkasenta, my musimy wprowadzić do polityki rachunkowości, do zasad, po prostu kiedy, jakie terminy i tak dalej. Ale to jest w kompetencji burmistrza. To zostałaby uchylona uchwała, jeśli by tutaj rada narzucała już konkretną. Tak. Pan radny, nie, już chciałem wyjaśnić panu radnemu, że tu nawet nie byłoby śmieszne, gdybyśmy to wpisali, bo to jakbyśmy wpisali w uchwale, że będziemy przestrzegać prawa. A prawo mówi wyraźnie, że najpierw trzeba wysłać upomnienie poleconym, że musi być dowód, że on tam się określony czas musi upłynąć, także tu nie ma, to zabezpieczenie jest zbędne. Dlatego w pierwszym pytaniu było, co uznajemy za ten cały ustalenie, który on ma odpowiedź, trzeba nawet powiedzieć. Trzeba prawo realizować, a potem jak się jest w sprawie, bo ktoś nie płaci, to trzeba go przymuszać. Także stąd. Rozumiem. Czy ktoś z Państwa jeszcze uwagi, pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Komisja do Spraw Społecznych. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości